Cześć, z tej strony Agata Kępa, witam Was na kanale Lub Bezpośrednio. Dzisiaj wyjątkowo, bo w tym domowym studiu goszczę Rafała Wypiora. Hej! Cześć, trochę jeszcze skrępowane, ale myślę, że się rozkręcę. Tak, tak, dzisiaj taka wyjątkowa rozmowa, bo udało nam się spotkać na żywo. Rafał jest Rudzianinem z Rudy Śląskiej, bo od dziada pradziada i to właśnie w Rudzie Śląskiej już od lat działasz, bo tak naprawdę od czasów szkolnych, kiedy razem właśnie byliśmy w Młodzieżowej Radzie Miasta i kiedy ja wyjechałam na studia i opuściłam Śląsk, Rafał został w Rudzie Śląskiej i zaczął tam działać jeszcze bardziej aktywnie i lokalnie w Stowarzyszeniu Lepsze Kochłowice, Lepsza Ruda Śląska, które właśnie też zakładałeś. No i w 2018 roku zostałeś radnym miasta Ruda Śląska z naprawdę imponującym wynikiem, bo uzyskałeś najlepszy wynik w okręgu i jeden z najlepszych w mieście, tylko ustępując ówczesnej pani prezydent kilkudziesięcioma głosami tak naprawdę, kiedy ona kandydowała z okręgu większego, więc te twoje działanie już tak naprawdę od lat, chyba kilkunastu w tym momencie, przekłada się także na spore poparcie społeczne. Jakbyś mógł mi powiedzieć tak na początek, co sprawia, że mimo młodego wieku masz cały czas ochotę działać lokalnie na rzecz właśnie mieszkańców, co daje Ci tą energię już od kilkunastu lat też na działanie w tej Rudzie Śląskiej? To się trzeba poważnie zastanowić nad tym, bo myślę, że to zależy od człowieka. Mi, jeżeli chodzi o taką energię do działania, daje myślenie o tym, że to miasto chce zmienić. Mhm. Bo faktycznie to miasto chce zmienić. Zaczynaliśmy faktycznie wspólnie, bo właśnie chciałem o tym powiedzieć, że ile my się w ogóle znamy już? Tak. My się znamy od 13 roku bodajże, jak była Młodzieżowa Rada Miasta? Tak, możliwe, że nawet wcześniej, bo wiesz, to w 2015 roku to ja już wyjeżdżałam na studia, a jednak no dobra, to Młodzieżowej Radzie Miasta się działo. Dobra, to jednak trochę wcześniej i od tego momentu to się wszystko zaczęło. Od machiny akcji miejskiej, miejskich, to się zaczęło od stowarzyszenia i jakoś tak ten pęd w chęci do zmiany naszego miasta, bo wielu ludzi mówi, że się źle żyje, wielu ludzi mówi, że zrobiłoby to inaczej. Mówi, no to zróbmy. No i od tego wychodzę. I to mi daje taką energię, bo faktycznie głosów takich mówiących, że fajnie by było coś zrobić w naszym mieście, zrobić to inaczej, jest sporo. Jest ich trochę mniej niż kiedyś, ale to już sobie tak nie dodaje. To myślę kwestia tego, że się już wiele rzeczy zrobiło, no ale wiele jeszcze przed nami. To mi daje takiej energii, takiego kopa do tego, aby dalej zmieniać i dalej działać, bo to się chyba nie znudzi, bo to jest codziennie coś innego, codziennie inna problematyka. Jako osoba, która zaczynała tak naprawdę w bardzo młodym wieku działać, czy myślisz, że partycypacja młodych w takim życiu społecznym jest bardzo istotna i jak zachęcać właśnie młode osoby do tego, żeby też działały, bo widzimy, że to się potem przekłada na tą aktywność w życiu dorosłym? Jest niesamowicie ważna. Jest niesamowicie ważna, jest potrzebna, tylko problem z tymi młodymi. No ja to widzę na przykładzie Rudy Śląskiej. Nie wiem, czy podobnie jest tutaj. Ale jeżeli mówimy o Rudzie Śląskiej, tych młodych, chętnych, aktywnych do działania jest niewielu. Mhm. Wielu jest aktywistów na Facebooku, ale jeżeli przychodzi co do czego, to ich nie ma. I tego właśnie brakuje. Brakuje ludzi, którym by się chciało, ale no, musimy mieć też na uwadze, że coś się za tym kryje. Trzeba się poświęcić kosztem własnego życia, bardzo często życia osobistego. Trzeba działać na rzecz miasta. No i brakuje takich ludzi, którzy są w stanie to wszystko pogodzić. Natomiast mówiąc właśnie tak jak teraz i w jakikolwiek inny sposób podkreślając to, mam nadzieję, że tych chętnych, młodych będzie więcej. A jakie są takie Twoje priorytety w tej codziennej działalności w Rudzie Śląskiej? Bo z tego, co zauważyłam, bardzo działasz właśnie na rzecz lokalnych mieszkańców, starając się odczytywać ich potrzeby i zmieniając to miasto tak, żeby właśnie im żyło się po prostu w tej małej ojczyźnie lepiej. Priorytetem jest przede wszystkim być dla ludzi. Może to trochę brzmi pod wybory, ale tak faktycznie jest. Staram się być dla ludzi, bo w końcu to ludzie przekazują mi pałeczkę do tego, aby pośredniczyć w Urzędzie Miasta w ich potrzebach, tak? Bo jakby ja jestem ich reprezentantem. Więc to jest mój priorytet, aby być dla tych ludzi, a tych problemów jest naprawdę sporo.
No i właśnie, jakby tu też bardzo ważne jest to, że ty jesteś dla ludzi i odpowiadasz na ich potrzeby. Między innymi dlatego już kilka lat temu powstała cały cykl dzielni, jadłodzielnia, tak. ciepłodzielnia, książkodzielnia. W jaki sposób ty odczytujesz te potrzeby mieszkańców? Jak oni wiedzą, co ty robisz i jak ty wiesz, czego oni potrzebują? Bo to też na pewno jest trudne. Z jednej strony na pewno odpowiadasz na swoje potrzeby, bo sam jesteś mieszkańcem Kochłowic, w których właśnie działasz ze stowarzyszeniem, w których działałeś w Młodzieżowej Radzie Miasta, no i też w Kochłowicach właśnie jest twój okręg, z którego zostałeś radnym, ale to jednak jest mimo wszystko jednostkowe doświadczenie, a twoje działania przekładają się na większą liczbę osób. To wszystko się zaczęło od Facebooka. Ja wiem, te media społecznościowe mają swoje plusy, mają też minusy, ale to od Facebooka się zaczęło. Ja nie pamiętam, czy to była książkodzielnia, nie, czy to była jadłodzielnia, czy ciepłodzielnia, któraś z pierwszych dzielni tych akcji. I to później się tak rozkręciło, że byłem w szoku, bo to mieszkańcy pisali do mnie, ej, zróbmy jeszcze to, zróbmy jeszcze to. Było to fajne, bo to pokazało też, że ludzie potrzebują kogoś, kto będzie te ich pomysły realizować. No i zaczęło się od wieszaków z ubraniami, później była jadłodzielnia, książkodzielnia, no i w sumie chyba na razie na tym poprzestaliśmy. Pandemia bardzo mocno namieszała, bo to był moment, kiedy wszyscy się od siebie odwrócili. Ja pamiętam dobrze, nauczony tego, że ja zawsze mam kontakt z tymi ludźmi, czy to przechodząc ulicą, niekiedy to jest fajne, a niekiedy to jest niefajne, bo niekiedy człowiek chce trochę spokoju, ale jednak ci ludzie gdzieś tam zaczepiają, jeszcze jakieś pomysły swoje przedstawiają, to pamiętam, że ta pandemia tak mocno namieszała, że ludzie się stali tacy obcy dla siebie. I trochę jeszcze tej pandemii w nas jest, bo jeszcze ci ludzie są tacy zamknięci, ale no trzeba po prostu znowu to wszystko rozkręcić. Były wieczory planszówkowe, były kina letnie, w tamtym roku też były kina letnie, wieczory planszówkowe, natomiast było widać, że społeczeństwo trochę nam się zmieniło. Ale to tak chyba trochę odbiegłem od pytania. Tak, ja myślę, że to, że się społeczeństwo zmieniło i że trudniej nam jest wychodzić i działać w naszej lokalnej okolicy po pandemii, to też jest coś, czego ja doświadczyłam w pracy w kulturze, bo przez pewien moment pracowałam w Centrum Kultury i tam rzeczywiście tym głównym celem, kiedy ja rozpoczynałam pracę zaraz po pandemii, było to, żeby przywrócić właśnie tych mieszkańców, którzy byli tak naprawdę odbiorcami, odbiorczyniami tego Centrum Kultury przez ostatnie dziesięciolecia, żeby oni znowu wiedzieli, że coś się tam dzieje. Więc na pewno adekwatnie jest tak, że we wszystkich działaniach miejskich, bo znowu tą przestrzenią, w której żyjemy, są nie tylko te nasze cztery ściany, nie tylko nasze mieszkania, nasze domy, ale cała okolica. No i w pandemii to było ograniczone, a to, że właśnie mieszkamy też w okolicy, to na pewno widać w twoich działaniach, bo tutaj chciałam trochę wyjaśnić, czym właśnie są te dzielnie. Ciepłodzielnia, czyli te wieszaki, jakbyś mógł tutaj to wyjaśnię. Ciepłodzielnia, prosta inicjatywa, wieszaki z ubraniami. Wiem, że w całej Polsce był moment taki, że te wieszaki się pojawiały. Wieszak, wieszamy ubranie, dzielimy się tymi ubraniami z innymi, którzy potrzebują na przykład tego ciepła. Oczywiście ciepłodzielnia działa w zimę, bo w lato to byśmy się musieli chłodem dzielić. Nie wiem jeszcze jak, ale może kiedyś to wymyślimy. Drzewami, przecież to też będzie o ekologicznych działaniach, to będziemy mówić. Wspólne sadzenie, no to też już jest sprawdzone i w sumie realizowane już nieraz. Jadłodzielnia, no to wiadomo, jak nazwa wskazuje, nadmiarem żywności się dzielimy. Kraków świetnie to rozwinął i Kraków to był idealny przykład dla nas. Zresztą na podstawie Krakowa się wzorowaliśmy, wdrażając to w Rudzie Śląskiej. Co tam jeszcze mieliśmy? Książkodzielnia, no coś podobnego do jadłodzielni, tylko zamiast jedzeniem to się książkami dzielimy, bo zamiast wyrzucać książki, przekazywać je na makulaturę, no to możemy się nimi podzielić, także też to funkcjonuje bardzo dobrze. Do tego posłużyły stare kredensy. Jeden kredens jeszcze się trzyma, drugi już tak ledwo zipie, ale jest okej. Okay. Niebawem się pojawi jeszcze jedna książkodzielnia w Kochłowicach przy okazji rewitalizacji rynku, też z budżetu obywatelskiego. Także ta inicjatywa fajnie się rozwija i cały czas funkcjonuje, cały czas działa. No a czym się jeszcze możemy dzielić? Tak naprawdę jak ktoś pomyśli i wpadnie na jakiś dobry pomysł, to można to realizować.
Tak, no i właśnie te książkodzielnie, to co bardzo mi się podobało, że one też były nie dość, że w duchu Zero Waste tworzone przez to, że jest cała inicjatywa taka bookcrossingowa, którą możemy też znać z innych miejsc, ale też to, że właśnie tą samą książkodzielnią był ten śląski byfyj, który ty gdzieś znalazłeś, odnowiłeś. Tak, i to był ten początek. Akcja wywożenia wielkich gabarytów, śmieciarki jeździły, a ja między śmieciarkami szukałem i znalazłem niedaleko na tej samej ulicy, zresztą u sąsiada, piękny byfyj, który miał trafić do wyrzucenia. No a w sumie już nam 4 lata, 5 lat służy. Przekreślony był, a tu proszę drugie życie. Zero Waste faktycznie nieraz już gdzieś wybrzmiewało w tych naszych inicjatywach. To zresztą taka nasza dewiza. Bo właśnie, bo i w stowarzyszeniu, które tworzyłeś razem z innymi mieszkańcami i teraz właśnie w Radzie Miasta, Zero Waste, Less Waste i te wszystkie ekologiczne ruchy też są ci bliskie, nie tylko właśnie odpowiadanie na takie bieżące potrzeby mieszkańców. I jakbyś mógł coś więcej powiedzieć właśnie o tych ekologicznych działaniach na taką skalę małej ojczyzny. Co my możemy robić, żeby właśnie było bardziej eko, żeby było bardziej less waste także u nas? Świetnym przykładem są wyprzedaże garażowe. Bierzemy wszystkie rzeczy, które nam są zbędne i wystawiamy się w parku. Nasze kochłowickie planty, które były takie z takim sercem tych wszystkich inicjatyw, to było właśnie dobre miejsce na targi garażowe, na garażówkę. Ludzie przyjeżdżali z różnych okolic i wystawiali te rzeczy. Sprzedaż była różna. Niekiedy się to naprawdę z powodzeniem udało, niekiedy no, gorzej ta sprzedaż wychodziła, natomiast to wszystko było zależne od tego, co faktycznie mieszkańcy mieli do zaoferowania. No, pandemia też nam to trochę pokrzyżowała i ta idea targów garażowych trochę nam siadła, mówiąc tak kolokwialnie, ale myślę, że czas najwyższy znowu to wznowić. Jeszcze jest w takim tam horyzoncie niedalekim pomysł na inicjatywę dzielenia się ubraniami w ciągu roku, czyli w ciągu wakacji. Coś podobnego jak ciepłodzielnia, tylko oczywiście nie wieszamy tego na wieszakach, bo to jest bardziej anonimowa forma pomocy, forma dzielenia się ubraniami, tylko bezpośrednio robimy właśnie taki ala targ garażowy, ludzie się też spotykają i wymieniają ubraniami, bo faktycznie jak też sięgam pamięcią, to te targi garażowe to była głównie wymiana ubrań. I właśnie ten twój lokalny aktywizm i to, że organizujesz i wydarzenia i jakieś akcje, w które chętnie biorą udział mieszkańcy, mieszkanki i do których też się włączają i potem je kontynuują. Przełożył się ten świetny wynik wyborczy w poprzednich wyborach samorządowych. 1789? Bo, jakoś tak było. Jakoś tak. To liczbę pamiętam, bo ona była naprawdę spora. A ja nie zapomnę w ogóle tych wyborów. Przepraszam, ci wtrąciłem. Jasne, mów. Nie zapomnę tych wyborów, bo to były moje pierwsze wybory w życiu. 21 lat na karku, więc człowiek jeszcze całe życie przed sobą. Różne dziwne plany, codziennie inne plany na życie. No i było już drugi dzień, zaraz po wyborach, to był poniedziałek, mówię, przejadę się po komisjach wyborczych, zobaczę wyniki. I nawet o tym nie myślałem. I tak, pierwsza, druga, trzecia komisja i moje zdziwienie było coraz większe, no bo faktycznie ta liczba głosów na tych wszystkich listach, a tych list było na tych drzwiach naprawdę sporo, no przeraziła mnie, ale tak pozytywnie, że może człowiek tyle głosów zebrać, bo ja nie liczyłem w ogóle, że poprzez takie inicjatywy można się w ogóle dostać do Rady Miasta. Właśnie, bo zwłaszcza, że nie kandydowałeś z pierwszego miejsca na liście, więc jednocześnie jest obalony ten mit, że zawsze osoby z jedynki mają najwięcej głosów. No faktycznie, z trzeciego miejsca i nikt nie dawał szans, a tu trzecie miejsce miało największą ilość głosów, nawet dwójka czy jedynka i ostatnie miejsce nie miało taki. Ja wtedy też nie rozumiałem za bardzo, o co chodzi w tych miejscach na listach. Dopiero po wszystkim mieszkańcy mi uświadomili i to, co się pojawiało w komentarzach w mediach społecznościowych, dopiero się uświadomiło we mnie to przekonanie, że było dobry wynik. Tak, ale to też pokazuje, że nawet lokalnie po prostu potrzebujemy aktywistów, którzy stają się potem politykami, radnymi, nie lubię tego słowa. Nie lubię tego słowa. Nie lubię słowa polityk, bo powiem szczerze, nie czuję się politykiem. Gdzieś tam z tą polityką mam kontakt, natomiast bardziej uważam się za aktywistę, za outsidera, jeżeli chodzi o politykę. Natomiast bardziej tutaj myślę o aktywiście, bo no polityk, no oczywiście to jest też polityka, bo dla mnie samorząd to trochę taka polityka, ale wersja demo.
Natomiast nie lubię tego słowa wola aktywista. Dobrze. I jakbyś mógł powiedzieć, z jakimi problemami zwracają się do ciebie mieszkańcy? Już wiemy, że tutaj bardzo dużą rolę mają media społecznościowe. Tak. Bo to też ten kontakt jest dużo prostszy. Bo czasami mamy to szczęście i radny, jakiś nasz reprezentant jest dosłownie naszym sąsiadem, ale nawet jeśli mieszka kilka ulic dalej i tak dalej, to nie zawsze wiesz możemy co? Go spotykać, a tutaj jesteś też dostępny. Tak. Moim priorytetem było przede wszystkim poprawienie formy kontaktu z mieszkańcami. Trochę te media społecznościowe to wyklucznie osób, które tych mediów społecznościowych nie mają szczęścia, że muszę powiedzieć, bo teraz nie mieć mediów społecznościowych, to się zastanawiam, czy to nie jest plus. Taki spokój, człowiek w sumie się nie musi skupiać na tym telefonie, ma czas na inne rzeczy w życiu. Natomiast tutaj przede wszystkim właśnie kontakt przez media społecznościowe, czy formularze różnego rodzaju, które tworzę, mailowo, telefonicznie. Ja w sumie jestem 24/7 dostępny. Chociaż musiałem w pewnym momencie to ograniczyć, bo ja nie zapomnę tych wiadomości na Messengera o 4 nad ranem, że latarnia nie świeci. No ja mówię, ludzie, no jesteśmy ludźmi, musimy się nawzajem zrozumieć. Chociaż ostatnio, powiem szczerze, znowu była wiadomość o północy, bo chodziło o kosz na śmieci. Ja mówię, no to jest coś niesamowitego. Ja już sobie nawet automatyczną odpowiedź ustawiłem na Facebooku, że jestem raczej dostępny w godzinach pracy urzędu i się staram naprawdę szybko na te pytania i na te wiadomości odpowiadać. Natomiast jeżeli ktoś ma jakiś faktycznie poważny problem, może do mnie wybrać numer telefonu, który jest ogólnodostępny, zadzwonić. Spotkamy się, albo nawet i przez telefon, kiedy to wystarczy ogarnąć. Robię też dyżury online. To pokazała pandemia w sumie, że dyżury online to jest trochę taka rozmowa w jedną stronę. Tak jak ja bym teraz tu mówił, nie było ciebie, tylko nie wiem, odpowiadał na pytania, które są zadane w formie komentarza. Nie czujesz tego człowieka z drugiej strony. Niekiedy ci ktoś tam odpowie w komentarzu, ej, ty bredzisz, czy coś takiego. Na razie się z tym nie spotkałem, no ale to jest taka rozmowa w jedną stronę. Natomiast robię też teraz już dyżury z powrotem offline. Robię to w różnych miejscach i nie jest to tylko dyżur. Bo ja też robię albo dyżury, gdzie mieszkańcy faktycznie przychodzą z swoimi problemami, albo robię coś takiego jak ludzki okrągły stół, tak sobie to wymyśliłem, gdzie idea tego spotkania właśnie wygląda tak, że przychodzimy, dyskutujemy, mamy jakiś pomysł, na przykład daję tam pomysł placu zabaw w tym miejscu i debatuję z mieszkańcami, jakie są plusy tego miejsca, tej lokalizacji i tego pomysłu, jakie są minusy. I na tej drodze coś fajnego się zawsze uda stworzyć. Tak, bardzo dużo teraz powiedziałeś o dostępności i to, co też wybrzmiewa, to że chcesz, żeby ta twoja dostępność była taka rzeczywista i realna, żeby było inkluzywnie, żeby wszyscy potrafili do ciebie trafić. Nie tylko użytkownicy mediów społecznościowych, nie tylko osoby, które gdzieś offline mieszkają blisko i mogą przyjść, ale jest jak najwięcej tych miejsc. Jak właśnie być dostępnym takim przedstawicielem mieszkańców, jeszcze jak być dostępnym radnym, bo spotykasz się właśnie, tak jak już sam powiedziałeś, nie tylko na tych tradycyjnych dyżurach, które robisz w offline, w online, ale także na ludzkim okrągłym stole. Jak? Tak. Forma jest dowolna. Możesz to robić przez dyżur, ale możesz to robić w formie ogniska. Robisz ognisko, to też były świetne, świetne inicjatywy, które zresztą znowu powrócą, ale ogniska z reguły jesienią. Pieczenie kartofla tak zwane. Wtedy każdy mieszkaniec bierze co chce na ognisko, pieczemy wspólnie na tym ognisku to, co oni przynoszą. No i debatujemy i rozmawiamy, bo to nie jest tak, że robimy ognisko i tylko się skupiamy na tym ogniu, tylko przy okazji też rozmawiamy. Luźna rozmowa, dialog, dzięki temu też wiele fajnych pomysłów się narodziło i z tego właśnie wynikają te interpelacje, które ostatnio dość licznie składam do urzędu. Chociaż ja mam też taką zasadę, że staram się unikać interpelacji, bo ja wiem, że to jest znowu zbędne generowanie kiedy papieru, że niektóre sprawy można załatwić telefonicznie. Zresztą ja tak z urzędnikami też jestem dogadany, że tylko my się nawzajem szanujemy. Jeżeli ja coś telefonicznie zgłaszam, to też dostaję odpowiedź, bo niekiedy też może być tak, że porozmawiamy o czymś i odpowiedzi nie ma i sprawa dalej jest nierozwiązana, a mieszkaniec na mnie wiesza psy, bo mieszkaniec odbiera zawsze tego radnego jako tę osobę, która tak naprawdę wszystko ogarnia. Ja już kiedyś śmiałem, bo było zgłoszenie dotyczące zarastającego drzewa na chodnik i pamiętam jak dziś, radny bezradny, bo to dalej jest niezrobione, mówi, no ale ja tylko to mogę przekazać. Mogę jeszcze jedną rzecz zrobić, mogę zabrać z sobą sekator i to wszystko obciąć. Tylko moje pytanie, czy faktycznie na tym polega funkcja radnego, bo dla mnie to nie jest problem.
Tylko czy jak tego nie zrobię, za chwilę nie będzie, żebym nie łatał dziur w drodze. Mhm. Tego się właśnie boję, bo niekiedy jak człowiek pokaże, że można, to sam się zapędza w taki kozi róg. Tak, no i tu właśnie powiedziałeś o tych interpelacjach. Skąd właśnie bierzesz tę inspirację? Zawsze ona jest od mieszkańców, z tego bezpośredniego kontaktu, który ty umożliwiasz, bo oprócz interpelacji... Interpelacji też tak nieraz mówiłem, także interpelacje mogą być. Właśnie, składasz także petycje. Jakie... Petycja to jest w ogóle coś nowego. Przepraszam, że ci znowu wtrąciłem. Ale jeżeli chodzi o interpelacje, zresztą jak przeczytasz, sprawdzisz w BIP-ie wszystkie interpelacje, zawsze o tym wspominam, rzadko, która się zdarza, że to jest mój wymysł, chociaż ja też jestem taką osobą, że mniej więcej czuję to miasto, bo to też jest ważne, żeby to miasto czuć. Jak czuję to miasto, wiem, że coś jest nie tak, piszę tą interpelację, ale większość interpelacji właśnie wynika ze zgłoszeń mieszkańców i tego jest dość sporo. Tego jest dość sporo, odpowiedzi są różne, bo niekiedy są pozytywne, a niekiedy są negatywne. Głównie zawsze w odpowiedzi słyszę, że nie ma pieniędzy. Ale z tym się musimy liczyć, że samorząd to też kwestia taka jest, że są pewne ograniczenia, głównie finansowe. Natomiast interpelacji jest dużo i one wynikają właśnie od mieszkańców. A petycje, bo to właśnie też mówiłaś, petycja to jest fajna sprawa. Ja nigdy tego nie robiłem, bo nigdy nie wiedziałem, jak się za to zabrać. Tylko potem jakoś szukałem w internecie różnych rozwiązań i mamy też petycje online. Mówię, jak już tak jesteśmy wygodnym społeczeństwem, największym problemem by było właśnie to, żeby zebrać podpisy na miejscu, bo spróbuj zebrać, na przykład daję ci petycję, która związana była z wiaduktem autostrady, nie wiem, czy tam było prawie 500 mieszkańców, no spróbuj ich wszystkich skrzyknąć, no nie da się. Udostępniasz link, media społecznościowe idą w ruch i to jest wspaniałe narzędzie, bo pierwsza petycja była związana z problemem, który zgłaszali mieszkańcy, wiedziałem, że jest problem z tym wiaduktem, więc poparcie, i to było dość spore tej petycji, w ciągu 2 tygodni 500 podpisów zebrać, no to to jest sporo. No i później była kolejna petycja związana z ograniczeniem wycinek drzew w lasach, bo mieszkańcy też mówili dość z tą wycinką. Fakt, to też wycinka jest spowodowana tym, że chodzi o pielęgnację lasów, bo trzeba ten drzewostan odnawiać i leśnicy też to tłumaczyli. Natomiast mówię, jeżeli chodzi o to, żeby uspokoić jakoś społeczeństwo, no to zróbmy tą petycję. Co nam szkodzi? Petycja poszła w ruch, była przekazana do Lasów Państwowych, odpowiedź już też dotarła, także muszę się podzielić z nią mieszkańcami. Była petycja związana z budową drogi, bo mieszkańcy od lat walczą o tą drogę, więc mówię, spróbujemy petycji, będzie to też jakieś dobre rozwiązanie do tego, aby dalej rozmawiać z właścicielami gruntów, które też tam wchodzą jakby w obrys tej drogi, która tam ma powstać. Myślę, czy jeszcze była jakaś petycja działkowiczów ostatnio była, bo mieli problem z hałasem, także tego dość sporo. Tak, a petycje od tak naprawdę 6 miesięcy się tak rozwinęły. Przynajmniej ja tak to rozwinąłem i jestem z tego naprawdę zadowolony. Jeszcze jest inny pomysł, ale to o tym powiem może na końcu. No to też pokazuje, że ta cyfryzacja, skoro my już jesteśmy tym społeczeństwem cyfrowym, bardzo pomaga właśnie bezpośrednio nam realizować jakieś pomysły. No tutaj taki przykład Krakowa, bo od tego roku inicjatywy uchwałodawcze mieszkańcy mogą też składać online i zbierać podpisy pod tym mogą online. No i to zdecydowanie zwiększyło liczbę tych inicjatyw. Już. Nie wynika to ze zmiany przepisu jakoś? Bo zaciekawiłaś mnie teraz, bo my mamy w Rudzie Śląskiej też tą inicjatywę uchwałodawczą, bo to wynika z przepisów. Tak, inicjatywa uchwałodawcza z przepisów, ale w Krakowie właśnie jest ta cyfryzacja i można jakby właśnie składać online. Bo nie kojarzę w Rudzie Śląskiej online wersji, tak. Bo wiem, że tam musisz mieć tych członków, tych 5, którzy jakby to zakładają, tą całą inicjatywę w ruch wdrażają. Później te 300 podpisów musisz mieć zebranych. Natomiast tak. Właśnie to, co chciałem na samym końcu powiedzieć, to już przy okazji, bo też mam pomysł, żeby poprzez inicjatywę uchwałodawczą spróbować czegoś takiego jak użytek ekologiczny, ale w okolicach Kłodnicy. Dolina Kłodnicy jest przepiękna i myślę, że warto spróbować. Mogę to oczywiście jako radny spróbować przepchnąć przez Radę Miasta w ten sposób, ale myślę, że warto, żeby się mieszkańcy też zmobilizowali i wykorzystali po raz pierwszy, myślę, w Rudzie Śląskiej coś takiego jak inicjatywa uchwałodawcza, bo nie wcześniej tego nie kojarzę, żeby w jakikolwiek sposób spróbowali. Może blokuje ich wizja 300 podpisów. Może.
Właśnie, a w Krakowie te podpisy, odkąd można zbierać elektronicznie od początku tego roku, no to pojawiły się te inicjatywy uchwałodawcze, między innymi w sprawie likwidacji spółki Kraków 5020. I o tym już na kanale rozmawiałam z Mateuszem Jaśko, także jak jesteście ciekawi dowiedzieć się więcej o inicjatywie uchwałodawczej, to ta rozmowa już jest. Ale to właśnie też pokazuje, że ta cyfryzacja, ta dostępność online jest bardzo istotna w XXI wieku. Ale my jesteśmy, powiem szczerze, mówię tutaj o Polsce, takim społeczeństwem mocno rozwiniętym. Jak patrzę, jak płacą ludzie blikami, ja też mam blika, ale jakoś tego nie używam, bo to niewygodne, a w sklepach widzę, no to bliki, mObywatel, te inne aplikacje z tym związane, no to myślę, że nie jesteśmy w tyle. Nie wiem, jak wyglądają statystyki, bo to trzeba było porównać w skali przynajmniej Unii Europejskiej, ale no, na przestrzeni ostatnich lat pandemia mocno to rozwinęła. To też właśnie chciałam powiedzieć. Myślę, że to nie tylko w Polsce, ale generalnie globalnie, zwłaszcza też jeśli chodzi o dostępność urzędów i możliwość wnioskowania Także online. Pułap, ale nie lubię. Nie wiem jak ty. Jaki ty masz odbiór? Tradycjonalistą jesteś? Nie do końca, tylko dla mnie czytelność tej skrzynki jest taka dziwna. I to mnie trochę tak... Dla mnie to powinno bardziej przypominać maila, a nie to, co teraz przypomina. Takie to jest jakoś mało czytelne. Może nad tym jeszcze popracują, bo cały czas widzę, to się tam zmienia. Może to niebawem sprawi, że przestanę wysyłać do urzędu w formie elektronicznej, tylko bardziej skanów pism, różne sprawy, ale to się zobaczy. Tak, no to kwestia nie tylko właśnie dostępności takiej, żeby była ta możliwość, ale też jak to jest zaprojektowane, czyli pojawia się kwestia UX-u, ale wracajmy właśnie do mieszkańców, do Rudy Śląskiej. Tak, wracajmy, bo i do twojej działalności. Przeszliśmy już na teren całej Polski, także. Właśnie. Mówiłeś o tym, jakie ty masz możliwości jako radny, żeby reprezentować właśnie mieszkańców i żeby oddawać w ten pośredni sposób ten ich bezpośredni głos. A jakie mieszkańcy mają możliwości w Rudzie Śląskiej, właśnie też tak lokalnie, Ruda Śląska, czyli miasto na prawach powiatu? No to na przykład inicjatywa uchwałodawcza. Tak. Myślę, że to jest takie podstawowe narzędzie do tego, aby mieszkańcy mogli wpływać na to, jak to miasto się rozwija. Ale już też zdradziłem, że nie kojarzę, żeby cokolwiek wpłynęło do Urzędu Miasta. No chyba, że nie trafiło po prostu do Rady Miasta i o tym nie wiem. No mają możliwość zgłaszania petycji i to wiem, że to trafia, bo prawie co sesja, co miesiąc jakaś petycja do nas trafi. No i ona jest później do odpowiednich instytucji kierowana. Także na pewno to. No mogą też swojego przedstawiciela poprosić, ale to już nie jest raczej demokracja bezpośrednia, tak? Także czekam na tą pierwszą inicjatywę uchwałodawczą. No zobaczymy, bo myślę nad tym poważnie. Zobaczymy, czy mieszkańcy się też zmobilizują i czy poczują ten problem. Czy stwierdzą, że rzeczywiście warto się podpisać pod tym i czy to wdrożymy. Bo myślę, że o miejsce warto zawalczyć, bo jest przepiękne. Myślę, że kojarzysz. Tak, kojarzę, bo to bardziej moje okolice rodzinne w takim razie. My już jakiś czas rozmawiamy. Teraz powoli właśnie przechodzimy do tej demokracji bezpośredniej, do tego jak mieszkańcy nie tylko za pomocą radnego, czyli ciebie, jak mogą działać, ale także jak oni działali jakby już wcześniej. Sam też jesteś takim przykładem, że bezpośrednio też właśnie mogłeś działać. Jakbyś mógł powiedzieć, zanim właśnie zostałeś tym przedstawicielem tak bardziej oficjalnie, jak działałeś właśnie bardziej bezpośrednio jako mieszkaniec przed radą? Były różnego rodzaju pisma, które trafiały do urzędu. Różne. Chodziło o przystanki autobusowe i nie tylko. No i to faktycznie przynosiło efekty. Faktycznie dziury w drogach były łatane na podstawie tych pism, przystanki były remontowane na podstawie jednego czy dwóch pism, które były kierowane do urzędu. To działało. Nie robiłem petycji wtedy, bo ani nie przyszło mi to do głowy, że można i też tak. Więc zacząłem od takiej formy i też to działało. No więc i też na pewno mieszkańcy mogą też to wykorzystywać. Chociaż myślę, że ostatnio bardziej wolą napisać do mnie na Facebooku. Bo jest im łatwiej, jak wiedzą, jest że jest łatwiej, bo wystarczy prostą wiadomość napisać i przeważnie staram się reagować i działać. No i też samo stowarzyszenie, czyli też organizacja pozarządowa, która się pojawiła przed Radą Miasta właśnie. Tak, tak. W 2016 roku też mocno wpłynęło to na funkcjonowanie miasta, mam wrażenie. Wielu mieszkańców zauważyło, że to jest stowarzyszenie, które
nie tylko robi inicjatywy dla ludzi, ale też pomaga im w załatwianiu spraw, które ich na co dzień strasznie irytowały. Także myślę, że to było to ciekawe narzędzie, ciekawa forma właśnie współpracy z samorządem. Tak, czyli mamy tutaj bardzo wiele tych optymistycznych akcentów i przykładów, jak jako mieszkańcy, mieszkanki możemy działać właśnie lokalnie, jak możemy naprawiać swoją okolicę, nie tylko właśnie poprzez radnych, dzielnicy, radnych miasta, ale różnego rodzaju NGOsy, właśnie organizacje, czy też po prostu działalność z sąsiadami, od której ty też tak naprawdę zaczynałeś i wsłuchiwanie się w te potrzeby. Tak. Mieszkańców, też sam mówisz, że jesteś bardzo czuły na te potrzeby mieszkańców, bo też jednym z nich jesteś. No to tak może na koniec, jakbyś mógł powiedzieć, czym jest dla ciebie demokracja bezpośrednia? Bezpośrednia demokracja to dla mnie demokracja polegająca na tym, że społeczeństwo bierze sprawy w swoje ręce. Że nie ma pośredników, tylko może tą władzę sprawować. Jeżeli mają jakąś ci obywatele sprawę do załatwienia, do zrealizowania, robią to. Na tym moim zdaniem to polega, bo to, co mamy teraz obecnie, jak mówimy o radnym, no to jest, ja tylko jestem przedstawicielem tych mieszkańców. Staram się jak mogę, tylko żeby to wszystko dobrze funkcjonowało, natomiast bezpośrednio to już sprawa mieszkańców jest brana w ich... No, oni ją jakby tworzą i za dużo tu powiedziałem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ze mną na kanale Lub Bezpośrednio był Rafał Wypior. Nawet nie wiem, co do ciebie dopowiedzieć. Czy radny, aktywista, mieszkaniec? Tylko nie mów polityk. Tylko nie mów polityk. W każdym razie po prostu rudzianin, który przez różne możliwe formy działalności działa. Ale wiesz co, nie mówiliśmy za bardzo o budżecie obywatelskim. Właśnie, nie mówiliśmy o budżecie. Przepraszam, może to sztucznie wyszło, nie. Ale naprawdę to tak było, bo ja się też szykowałem trochę o tym budżecie obywatelskim. Właśnie, chciałem powiedzieć, bo ja bardzo lubię tą ideę budżetu obywatelskiego. To co? Mówimy co jeszcze? Tak, to na pewno bardzo chętnie, biorąc pod uwagę, że opinie o budżecie obywatelskim są bardzo różne. Wiem, że są i zwolennicy, i przeciwnicy. Różnie też wygląda właśnie partycypacja w wyborach, jeśli chodzi o budżet obywatelski. Na pewno z tej strony bardziej naukowej i badawczej o budżecie obywatelskim też się pojawi na kanale rozmowa, bo już jestem na nią wstępnie umówiona. Dobra, a ty o tej strony praktycznej, jakbyś powiedział. Znaczy się, budżet obywatelski ma plusy i minusy. Plusy to przede wszystkim możliwość ingerencji w to, co widzimy w najbliższym otoczeniu. Mieszkańcy się mogą aktywizować, mieszkańcy mogą coś tworzyć, ale są też minusy. Na przykład wykluczenie pewnych grup społecznych, bo nie każdy ma możliwość zagłosowania, nie każdy wie, jak to zgłosić, problemy są techniczne też, bo wydaje się idea budżetu obywatelskiego, że jest prosta, natomiast jak mieszkańcy wielokrotnie jakieś pomysły mi zgłaszali, ja też nie jestem osobą, która mówi, dobra, ja to zrobię, tylko wskazuję, jak mogą mieszkańcy to też zrobić, bo ja się tego tylko boję, że jak kiedyś mnie zabraknie w tych Kochłowicach, to przestanie idea budżetu obywatelskiego się tam rozwijać. Bo ostatnimi czasy to tylko ja zgłaszałem projekty do budżetu obywatelskiego i nie mówię tutaj tego z jakimś przekąsem, czy się chwalę, tylko faktycznie tak było i staram się tych mieszkańców uczyć, bo to nie jest trudne. Głównie chodzi tutaj o to, żeby mieć kosztorys. Zgłaszasz się do firmy, przedstawiasz jakiś pomysł i firma przeważnie pomoże ci ten kosztorys stworzyć. I to jest podstawa tego projektu. Musisz to odpisać jeszcze, musisz to tak zrobić, żeby mieszkańcy, którzy głosują, po przeczytaniu tego pomysłu, tego projektu zagłosowali na to. Natomiast faktycznie są takie minusy w tym budżecie obywatelskim, chociaż myślałem, że budżet obywatelski jest od zawsze, a jest od 1989 roku. Z Brazylii się bodajże wywodzi, więc historia nie tak dawno się zaczęła kręcić. Porto Alegre? Miejscowość bodajże? Gdzie po raz pierwszy budżet obywatelski został zainicjowany. Chodziło tam głównie o przejrzystość, bo mieszkańcy mówili dość, odczuwali, że władza była niesprawowana za bardzo czysto, więc stwierdzili, że budżet obywatelski będzie takim narzędziem, które sprawi, że poczują, że te pieniądze są wydawane według ich uznania. No a teraz zresztą budżet obywatelski w Polsce jest dla miast powyżej 20 tysięcy ludzi, jak się nie mylę? Chyba jest obowiązkowy. Jest obowiązkowy, minimum 0,5% wydatków z roku, gdzie było przedstawione sprawozdanie finansowe. Także idea fajna i warto się w nią angażować.
Tak, no też myślę, że to samo napisanie projektu do budżetu obywatelskiego nie jest takie trudne, bo bardzo często urzędy właśnie wychodzą naprzeciw. To też jest taki pozytywny przykład na pewno z Krakowa, że w Krakowie w różnych punktach miasta jakby moment na zbieranie właśnie projektów. To u Was to lepiej zrobili niż u nas. To można było właśnie iść na takie jakby lekcje pisania tego projektu i też jakby cały czas można było się zgłaszać. Dosyć prężnie też sama strona z budżetem obywatelskim Krakowa działa i tam są różnego rodzaju instrukcje. No i to, co ty mówisz, że tu z jednej strony można się zgłaszać do firm po kosztorys, ale też nie zapominajmy, że budżety obywatelskie to są nie tylko te działania twarde, czyli na przykład jakiś remont, plac zabaw i tak dalej, są też ale miękkie. Mogą być. Ale rzadko kiedy spotykane. Nie wiem jak u Was, bo u nas w Rudzie Śląskiej rzadko kto zgłosił zadanie miękkie do budżetu obywatelskiego. Już w ogóle o tym nie mówię, czy to dobrnęło do etapu głosowania. A faktycznie też by się przydało tak spróbować, w ten sposób wykorzystać budżet obywatelski. Tak, w Krakowie się pojawiają działania miękkie, bo to przez to, że mieszkam w Krakowie, to obserwuję ten budżet obywatelski w Krakowie siłą rzeczy najbardziej. No i tutaj na pewno pomocne są instytucje różnego rodzaju właśnie publiczne, kultury, kino, dom kultury, jakiś ośrodek kultury, no bo tak naprawdę to oni często będą realizatorami tego zadania i mogą też powiedzieć, na ile jakby jakiś budżet jest realny, plus na pewno dzięki temu, że organizujemy jakieś działanie miękkie i ono będzie gdzieś w jakiejś instytucji, no to odchodzi część kosztów na przykład związanych z jakimś wynajmem, tylko jeśli chcemy kogoś zaprosić, przeprowadzić jakieś warsztaty, no to już gdzieś to zaplecze będzie, więc można się też na pewno zgłosić po pomoc do różnych instytucji miejskich, publicznych i właśnie spróbować jakoś z nimi wejść w współpracę. No i potem oczywiście też podpisy. Jest ich dużo mniej niż 300 w przypadku tej inicjatywy uchwałodawczej, a więc też jest dużo, dużo większe szanse na potem już głosowanie mieszkańców. Chociaż tych podpisów przy inicjatywie uchwałodawczej i tak jest mniej niż kiedyś, więc tutaj na szczęście się sprawa zmienia. 300 to nie jest dużo. Jak tak spojrzymy, 300 to da się to zrobić. Nie tak mówię w tydzień, ale... No, ale ten czas jednak jest, zwłaszcza jakby w przypadku, no, Ruda Śląska ma ponad 100 tysięcy mieszkańców, Kraków też potrzebuje 300 podpisów, bo przeszedł jakby ten próg, a tych mieszkańców jest tu kilkukrotnie więcej, tak, więc już zebranie tych podpisów nie jest aż takie trudne. Także naprawdę jako mieszkańcy mamy dużo możliwości. Cieszę się, że tutaj przeszliśmy przez bardzo, bardzo wiele tych możliwości z osobą, która też praktykuje je już od wielu lat. Tak, i to jest dla mnie demokracja bezpośrednia. Teraz już tak krótko podsumowując, tak. Czym jest dla mnie demokracja bezpośrednia? Jest parę narzędzi, więc nic tylko wykorzystywać. Tak, także nic tylko działajcie i wykorzystujcie demokrację bezpośrednią, a my się żegnamy. A jeżeli coś Was irytuje, to spróbujcie tę sprawę wziąć w swoje ręce. I zmienić, tak. Taka była idea i tego się trzymaj. Tak. I żegnają się Agata Kępa, kanał Lub Bezpośrednio i Rafał Wypior, radny, a nie polityk Rady Miasta Ruda Śląska. Rudzianin, aktywista. Cześć. Cześć.